Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Zapraszam Was bardzo serdecznie na przesłania tygodniowe na najbliższy tydzień, czyli od 5 grudnia do 11. W tym tygodniu pomyślałam o dwóch możliwościach. Oczywiście opcje są dwie jak zawsze. Anioły światła oraz talia kart myśl pozytywnie. I wylosuję dla każdej grupy pierwszej oraz drugiej po jednej karcie. Zastanówcie się proszę, gdzie chcecie znaleźć dla siebie przesłanie na ten nadchodzący tydzień, przypominam, od 5 do 11 grudnia 2022 roku. A ja w tym czasie oczyszczę, przetasuję i poproszę anioły światła o przekaz. O przekaz na nadchodzący tydzień od 5 do 11 grudnia 2022 roku dla osób, które teraz mnie oglądają i wybrały grupę pierwszą. Pokażcie proszę kartę. Przesłanie, przekaz, afirmacje, radę, wskazówkę na nadchodzący tydzień od 5 do 11 grudnia 2022 roku dla osób, które teraz mnie oglądają. Pokażcie proszę karty, przekaz dla jedynek. Jedynki. Pokażcie proszę karty przekaz dla osób, które wybrały kartę numer 2. Przekaz, przesłanie, afirmacja, rada, wskazówka na najbliższy tydzień, czyli od 5 do 11 grudnia 2022 roku. Co chcecie przekazać osobom, które teraz mnie oglądają i wybrały kartę numer 2 na nadchodzący tydzień od 5 do 11 grudnia 2022 dla dwójek. Wielkie przesłanie dla Was. Pokażcie proszę karty myśli pozytywnych, co chcecie przekazać dla osób, które wybrały kartę numer 1 na nadchodzący tydzień od 5 do 11 grudnia 2022 roku. Myśl pozytywna. Jaka myśl pozytywna? Jaka rada, wskazówka dla osób, które wybrały kartę numer 1 na nadchodzący tydzień? Na nadchodzący tydzień, 5-11 grudnia 2022 roku. Proszę, pokażcie kartę dla osób, które mnie teraz oglądają. Wybiorę dla Was karty poza wizją, ponieważ one są dwustronne. Pierwsza karta wybrana i schowam ją tutaj. Pierwsza grupa. Teraz dla drugiej grupy. Pokażcie proszę karty myśli pozytywne. Jaka rada, wskazówka dla osób, które wybrały kartę numer 2 i teraz mnie oglądają i chciałyby radę, wskazówkę na nadchodzący tydzień od 5 do 11 grudnia 2022 roku. Pokażcie proszę kartę. Dla dwójek. Wylosuję dla Was karty poza wizją, ponieważ to są karty dwustronne i schowam pod spodem. Zastanówcie się jeszcze, jeżeli jeszcze nie wybraliście, pierwsza, druga, pierwsze przesłanie, drugie przesłanie. Ok, jeżeli wybraliście przesłanie numer 1, karty dla Was. Pierwsza, jesteś kochany. To, że się już odsłoniło, to przeczytam. Natomiast pierwszą kartą jest jasność, przesłanie anielskie, mówiące o tym. Anielska mądrość przypomina Ci, że wiecznie zajęty, wzburzony i niespokojny umysł jest chory. Natomiast umysł wyciszony i jasny jest umysłem boskim. Pozwól, by mądrość Twojego serca promieniowała na zewnątrz i usuwała zbędne trajkotanie Twojego umysłu. Twój anioł poddaje Ci tę kwestię pod rozwagę, czekając, by pomóc Ci w jej rozwiązaniu. Usiądź w ciszy, aby poczuć wewnętrzny spokój. Pozwoli Ci to rozjaśnić każdy obszar Twojego życia czystym i jasnym światłem. W tym świetle anioły ukażą Ci nową drogę życia. Ujrzysz wszystko w innym świetle i będziesz podejmować decyzje na podstawie siły i oświecenia. Afirmacja. Mój umysł jest wyciszony, spokojny i jasny.
Do tego dodatkowe przesłanie z kart myśli pozytywne. Jesteś kochany, a w niej jesteś doskonały taki, jaki jesteś. Jesteś kochany. Jeśli nie masz wzorca miłości, wyobraź sobie siebie jako dziecko. Być może masz ulubione zajęcie przedstawiające siebie jako uroczego pięciolatka. Spójrz w swoje słodkie poczęta i przyznaj, że jesteś wyjątkowy. To dziecko w środku wciąż potrzebuje Twojej czułości, podobnie jak Ty jako dorosły. Proszę mnie, porzucaj samego siebie. Zamiast tego zanurz się w oceanie miłości wewnątrz siebie. Osoby, które wybrały tutaj tą grupę kart, potrzebują przede wszystkim samoakceptacji, powrotu do swojego dzieciństwa, żeby ukochać siebie i te momenty, przypuszczam, w których zabrakło tego tak naprawdę w dzieciństwie. Zadbania o swoje własne wewnętrzne dziecko. Ale potrzeba Wam do tego spokoju, wyciszonego, jasnego umysłu. No i przede wszystkim pewnie to będzie taki tydzień, gdzie będzie trzeba brać wszystko na spokój, na rozwagę. Nie poddawać się jakimś prowokacjom, nerwowym sytuacjom. Ponieważ wtedy, gdy jesteśmy zdenerwowani i tak jak tutaj, umysł ciągle trajkota nam coś podpowiada. Jesteśmy wtedy chaotyczni, nie potrafimy podjąć racjonalnie decyzji, a te decyzje, które podejmujemy, podejmujemy tak na oślep. Więc wyciszenie da Ci wewnętrzny spokój, łatwiej wtedy obrać swoją drogę. Bardzo fajne, pozytywne macie karty, grupa numer 1. I to są bardzo ważne karty, bo dzisiaj bardzo ciężko jest wyciszyć swój własny umysł. Ciężko jest w ogóle odnaleźć w sobie spokój. I poprzez ten spokój można dopiero dotrzeć do samego siebie, popracować nad swoimi emocjami, ukochać po prostu siebie. Bardzo fajna jest również ta karta, mówiąca, by w tym tygodniu zadbać o swoje wewnętrzne dziecko, o swoje potrzeby, które może kiedyś gdzieś były zaniedbane i potrzebujesz do tego wrócić. To też jest zrozumienie potrzeb i dzieci, które macie, jeżeli słuchające osoby mają dzieci, żeby się z nimi pobawić, z nimi pobyć, zrozumieć ich potrzeby, zadbać o ich potrzeby, ponieważ jest teraz taki pęd życiowy, ogólny, na co dzień o wiele rzeczy musimy walczyć, zabiegać, więc trzeba się wyciszyć, uspokoić, dostrzec takie drobne rzeczy, na które może liczą Wasze dzieci, Wasz partner, partnerka, koleżanka, kolega, i Ty sam, Ty sama. Wyciszenie, spokój, zadbanie o swoje wewnętrzne uczucia, tak? O swoją miłość do siebie, do tego, co dookoła się Ciebie dzieje. Ponieważ przez jakieś takie nerwowe okresy często jest tak, że zaniedbujemy tych wszystkich, którzy są dookoła, ponieważ nie panujemy nad tym, co się wokół nas dzieje, bo nie panujemy nad tym, co się z nami po prostu dzieje. I to są bardzo fajne karty. Życzę Wam wszystkiego dobrego, osoby, które wybrały kartę numer 1. Niech się Wam spełnia co najlepsze, udanego tygodnia. A teraz zapraszam osoby, które wybrały kartę numer 2. Tutaj ułożę jedynki. Karta numer... Osoby, które wybrały kartę numer 2, zapraszam na przesłanie. Czas się wznieść, to jest Wasz przekaz, ale zaczniemy od przesłania anielskiego. Miłosierdzie. By rozwijać cnotę miłosierdzia, wybacz sobie i wszystkim ludziom wokoło. Bądź wielkoduszny, szukaj dobra w bliźnim, w bliźnich i pozwól im odczuwać wątpliwości. Otwórz się na współczucie, lecz przede wszystkim kieruj się wewnętrzną mądrością, która dostrzega cząstkę Boga w każdym stworzeniu. Traktując innych miłosiernie, ofiarowujesz im łaskę. Rozsiewasz światło, radość i wolność, dając innym siłę do odszukiwania dobra w sobie. Wyciągnięcie tej karty może oznaczać, że anioły miłosierdzia dają Ci szansę uwolnienia się z bólu i trudności. Przyjmij ją z wdzięcznością. Afirmacja: jestem pełen miłosierdzia. Natomiast tutaj z talii kart, myśli pozytywne, czas się wznieść. Niezależnie od tego, co czuje się w naszym życiu, zawsze mamy potencjał, by wznieść się ponad to. Decyzja, by powstać, jest ważna. Wynurz się z naszych negatywnych myśli lub ograniczających przekonań. Opuść naszą strefę komfortu lub wznieś się ponad użalanie.
Wyjdź z dołka, bądź wynurz się z torby z chipsami. Wstań, umiłowany, na co czekasz? Bardzo ciekawe przesłanie, uważam, mocno rezonujące z drugą kartą anielską, która przede wszystkim mówi o tym, że umiejętność wybaczania jest bardzo trudną sztuką. Jeżeli tkwimy w czymś, co nas dręczy, bo mamy poczucie winy wobec nas, sami wobec siebie i tkwimy w tym żalu, to nie potrafimy się wyzwolić. A my mamy tę siłę w sobie i sama świadomość już jest pierwszym poważnym krokiem do tego, żeby potrafić wyjść z tego dołka, wynurzyć się z tych żali, wynurzyć się z tego marazmu, wybaczyć sobie, wybaczyć innym. Jeżeli macie kogoś takiego, co roztrząsacie, co siedzi w was i nie chcecie pójść dalej, to jest może sygnał, znak do tego, aby wreszcie darować to sobie, bo wtedy poczujecie taką lekkość, tak? Czas się wznieść. A jeżeli jest serce takie zarażone, umysł, głowa, myśli zarażone takimi toksycznymi pretensjami, ciągłym rozdrapywaniem, drążeniem czegoś, to nie możemy się wznosić, nie możemy się rozwijać, nie możemy iść do przodu, bo często siedzimy, tkwimy właśnie w tym marazmie, w tych myślach. Rujnujemy swój potencjał. I to, że te karty wyszły wam akurat i świadomość w was samych, że trzeba coś zrobić, ruszyć się, wybaczyć sobie kolejną, nie wiem, paczkę chipsów chociażby, jeśli tutaj o tym mowa. Jeżeli wiecie, że gdy sobie odpuścicie, okażecie takie, no, miłosierdzie, dokładnie tak, miłosierdzie wobec kogoś lub po prostu wobec siebie, to wreszcie się uwolnicie, rozwiniecie. Z taką lekkością, bez wątpliwości, wreszcie będzie można funkcjonować z osobami bliskimi, z przyjaciółmi, kolegą, koleżanką, mężem, żoną, kogokolwiek tutaj możesz mieć na myśli w tej sprawie. To będziesz i ty lekka, lekki i będzie ci tak lżej na sercu i od razu będzie widać po twojej twarzy radość i takie poczucie wolności, że wreszcie już nie okradasz sama siebie, sam siebie z energii, drążenia, martwienia się. Takie przebaczenie drugiemu człowiekowi oraz samemu sobie jest bardzo ważne, ale najtrudniej jest sobie samemu coś tam darować, zrozumieć błąd i po prostu odpuścić sobie pewne rzeczy, przeprosić samego siebie za to, że się na przykład o siebie nie dbało, przeprosić siebie, że ograniczałam siebie, nie wypuszczając się ze swojej strefy komfortu, bo byłem zblokowany czymś lub kimś, przez kogoś lub przez coś. I tutaj te karty mówią, że macie wielką szansę w tym tygodniu, osoby, które wybrały tą grupę, żeby te trudności, które was blokują, bezboleśnie, już z taką lekkością uwolnić się od nich. I to będzie właśnie moment może nawet przełomowy w tym tygodniu dla was dwójeczki, że poprzez takie wybaczenie sobie, uwolnienie się od pewnych ograniczeń, może nawet jakichś toksycznych myśli, uwolnienie się od dręczącego poczucia winy lub żalu do kogoś, będziecie mieć szansę tutaj wzrastać, poprawić swój komfort, wznosić się i poczuć się wreszcie tak wyswobodzoną. Z żalów, pretensji, z własnych ograniczeń, o których nawet ta karta mówi. Negatywne myśli ograniczają ciebie. Negatywne przekonania o kimś również ciebie ograniczają. Ograniczają twoje pole widzenia. Trzeba też zmienić pewne sprawy, jeśli chodzi o uzależnienia, co do jedzenia, do nawyków niewłaściwych. Jeśli coś jest w twojej strefie dyskomfortu, to trzeba to przepracować, pokonać te bariery. Może to być ważne, dlatego aby się dalej rozwijać, iść do przodu. Nie dręczyć siebie, nie dręczyć innych wokoło. Serdecznie wam dziękuję wszystkim, którzy byli obecni na tych przesłaniach. Na koniec chciałam podziękować za pojawiające się nowe komentarze, nowych widzów, subskrypcje. Jest do mnie kontakt. Proponuję darmowe jakąś odpowiedź czy czytanie w ramach w miarę moich możliwości w formie takiego filmu na YouTube. Natomiast zauważyłam, że do
skrzynki spamu wpadło kilka wiadomości, ale już tak niefrasobliwie niestety usunęłam kilka, bo nie patrzyłam, co jest w spamie. Nie sądziłam, że wiadomości od osób prywatnych mogłyby wpaść do spamu i niestety niektóre osoby, jeśli nie otrzymały żadnej odpowiedzi ode mnie, próbujcie się odezwać. Raz jeszcze, wybaczcie, nie zauważyłam, że w spamie mogą być po prostu takie wiadomości. Myślałam, że bardziej reklamy lub coś tego rodzaju. Więc jeśli macie ochotę, to darmowa jest to czytanie, czy wróżba, czy odpowiedź na Twoje pytanie jest zupełnie darmowe. Jeżeli będzie z Wami rezonowało, to bardzo bym chciała, abyście dali mi znać. Jest to bardzo dla mnie cenne. A jeżeli chcecie by spełnienia, by rady, wskazówki, to rezonujące z Wami czytanie spełniło Wasze oczekiwania, to także zachęcam do tego, by wrzucić potrzebującej osobie do puszki złotówkę, 5 zł w ramach w intencji podziękowania za wróżbę, która z Wami rezonuje. A dla mnie tylko proszę o informację zwrotną, czy przydatna była ta wróżba, czy przydatne były te rady, wskazówki, to czytanie. Tyle słowem na zakończenie. Czas się już żegnać i życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego tygodnia. Miej się dobrze. Cześć!